believe that this nation should commit itself. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Juan Domingo Perón, czyli jeden z najbardziej charakterystycznych przywódców Ameryki Południowej w XX wieku. Jak zdobył władzę, a także dlaczego był i jest tak uwielbiany przez argentyńskie społeczeństwo? Tego dowiecie się, oglądając ten odcinek serii Po wojnie. Zapraszam. Juan Domingo Perón urodził się 8 października 1895 roku w Lobos na przedmieściach Buenos Aires. Jego rodzice byli pochodzenia włoskiego, należeli do klasy średniej. Juan, już będąc młodym człowiekiem, wiedział, że jego przyszłość związana jest z armią. Jednak do szkoły wojskowej zapisał się dopiero mając 24 lata. Szybko piął się po szczeblach kariery. Już w 1924 roku został podporucznikiem. Był posłuszny i wierny rozkazom. To sprawiło, że jego przełożeni zaczęli go promować. Już w następnym roku został wysłany do Akademii Wojskowej. Pasjonowało go lotnictwo. Jako że uwielbiał jeździć na nartach, szczególnie mocno interesowało go prowadzenie wojny w warunkach górskich. Uczył się dobrze, dlatego po ukończeniu Akademii otrzymał propozycję pracy w sztabie generalnym. Tymczasem w Argentynie w 1930 roku doszło do zamachu stanu generała José Félixa Uriburu. Oznaczało to tym samym koniec kilkunastoletnich rządów demokratycznych w Argentynie. Jednym z architektów przewrotu był wtedy 35-letni Juan Perón. Podobnie jak inni wojskowi uważał, że Argentyna potrzebuje silnego lidera. Wzorcem dla Argentyńczyków był Benito Mussolini. Uriburu, tak jak jego współpracownicy, był nacjonalistą. Brzydził się demokracją. Uważał, że trzeba umacniać świadomość narodową. Negatywnie wypowiadał się o Związku Radzieckim. Wojskowi, a wśród nich i Perón, szybko rozprawili się z opozycją. Młody Argentyńczyk został sekretarzem w Ministerstwie Wojny Isaiasa Mediny. Dzięki doskonałym kontaktom z przełożonymi w 1939 roku został wysłany do Włoch, aby przyglądać się i czerpać inspiracje u włoskich faszystów. Przebywał tam przez 2 lata. Zobaczył, jak działa populizm i socjalne obietnice, jak bardzo społeczeństwo daje się w ten sposób kontrolować i podporządkowywać dyktaturze. W 1941 roku Perón wrócił do Argentyny, która wciąż sympatyzowała z państwami osi. Jako jedyne państwo w Ameryce Południowej, Argentyna jeszcze przez kilka lat utrzymywała kontakty dyplomatyczne z III Rzeszą, Włochami oraz Japonią. Tymczasem Juan Perón po powrocie do Buenos Aires czuł, że pora na kolejny krok w jego karierze. Tym bardziej, że pojawiały się ku temu okazje. W tym czasie wśród sprawujących władzę w kraju osób doszło do podziałów. Wojskowi zapatrzeni w Mussoliniego domagali się przyspieszonej faszyzacji kraju. W tym celu powstała nielegalna grupa Zjednoczonych Oficerów. Perón po swoich doświadczeniach we Włoszech był idealnym kandydatem na to, aby wstąpić do tej organizacji. Tak się też stało. Tymczasem nadszedł rok 1943. Przywódca Argentyny, prezydent Ramón Castillo, w końcu ugiął się pod naciskami Stanów Zjednoczonych i zapowiedział zerwanie kontaktów dyplomatycznych z państwami osi. Dla Perona i wielu wojskowych oznaczało to zdradę interesów narodowych. W 1943 roku w Buenos Aires wybuchło powstanie kierowane przez sprzeciwiających się decyzjom władz oficerów. Wojskowi szybko przejęli kontrolę nad miastem. Castillo nie miał szans, musiał ustąpić. Nowym prezydentem kraju został Pablo Ramírez. Wcześniejsze decyzje argentyńskich władz zostały cofnięte. Buenos Aires ponownie nawiązało kontakty z Berlinem oraz Rzymem. Zapowiedziane zostały kolejne działania skierowane przeciwko imperializmowi, a co się z tym wiąże, przeciwko Stanom Zjednoczonym. Ramírez obiecał Argentyńczykom, że ich ojczyzna będzie niezależna od wpływów Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Aby zapewnić sobie spokojne rządy, nowe władze zdelegalizowały wszystkie partie polityczne. W tym czasie Perón piął się po szczeblach kariery. Został osobą odpowiedzialną w Ministerstwie Wojny za obsadę stanowisk w armii. Jednak nie było to miejsce, które mogło mu przynieść społeczne poparcie. Dla większości Argentyńczyków był jednym z wielu wojskowych u steru rządów. Choć na tle wojskowej wierchuszki był nadzwyczaj inteligentny, to nie miał okazji, aby to udowodnić.
Przełomem dla Perona było stanowisko, którego nikt nie chciał. W październiku 1943 roku został przewodniczącym Narodowego Departamentu Pracy. Zaczął mieć wpływ na sprawy bliskie wszystkim Argentyńczykom. Szybko przemianował instytucję na Ministerstwo Pracy. Perón stał się rozpoznawalny. Wiedział, że musi wykorzystać szansę od losu. Tak jak Mussolini we Włoszech, tak i on sprawami socjalnymi chciał kupić społeczne zaufanie. Jednym z jego pierwszych sukcesów było zwolnienie z więzień znanych działaczy związkowych. Stał się obrońcą ludzkich spraw. Elokwentnymi, rozsądnymi wypowiedziami zdobywał kolejnych zwolenników. Tymczasem sytuacja Argentyny na arenie międzynarodowej stawała się coraz trudniejsza. Państwa osi były w odwrocie. Ramirez musiał się w końcu ugiąć pod presją Amerykanów i na początku 1944 roku zerwał stosunki dyplomatyczne z III Rzeszą. Jego kolejną decyzją było podanie się do dymisji. Nowym prezydentem Argentyny został generał Edelmiro Farel. Chcąc zdobyć społeczne poparcie, mianował na stanowisko wiceprezydenta coraz popularniejszego Juana Perona. Ten, poza tym, że zachował stanowisko ministra pracy, został też mianowany ministrem wojny. Stał się kluczową postacią w argentyńskim rządzie. Z jednej strony sterował armią, z drugiej zdobywał poparcie społeczeństwa. Perón zawsze stał po stronie pracowników, a nie pracodawców. Dlatego Argentyńczycy darzyli go coraz większym zaufaniem. Perón również kupował głosy. Ustanowił m.in. 13. pensję. To właśnie w ten sposób zdobył największą popularność. Jednocześnie nie szło to w parze z sondażami poparcia dla generała Farela. W 1945 roku, kiedy los III Rzeszy był już w zasadzie przesądzony, Argentyńczycy zaczęli coraz odważniej sprzeciwiać się władzy. Aktywne kontakty z państwami osi doprowadziły do tego, że ich ojczyzna była negatywnie postrzegana w środowisku międzynarodowym. Aby nie utracić władzy, Farel zniósł cenzurę, a także pozwolił legalnie funkcjonować partiom politycznym. Perón zdawał sobie sprawę, że za chwilę może przejąć władzę. Miał mnóstwo zwolenników. Dowodem na to były starcia w Buenos Aires w czerwcu 1945 roku między opozycjonistami a peronistami. Jednocześnie Perón tracił w oczach wojskowych, którzy obawiali się jego populistycznych rządów. Nie podobał im się też jego styl życia. Często byli to konserwatyści. Tymczasem Perón związany był z Ewą, czyli Ewitą, z którą nie miał nawet ślubu. Jednocześnie kobieta miała coraz większy wpływ na popularnego polityka. Jej przyjaciele zaczęli zajmować intratne stanowiska. 9 października 1945 roku oddziały generała Eduardo Avalosa zajęły budynki rządowe w Buenos Aires. Farel został zmuszony do odwołania Perona. Minister został aresztowany. Ale w tym momencie inicjatywę przejęła Evita, która poprosiła naród, a dokładniej związki zawodowe o wsparcie. Do pierwszych starć zwolenników i przeciwników Perona doszło w Buenos Aires już 3 dni później. W trakcie zamieszek zginęło kilka osób. Największe wystąpienie peronistów miało miejsce 17 października w Buenos Aires. Tysiące ludzi zgromadziły się przed Pałacem Prezydenckim. Tłum żądał uwolnienia Perona. Ludzi było tak dużo, że policja w zasadzie nie była w stanie nic zrobić. Wojskowi byli przerażeni popularnością Perona. Naród dał wyraźny znak, że chce go u władzy. Wojskowi podjęli jedyną słuszną decyzję. Juan Perón został zwolniony z więzienia i przewieziony do stolicy, aby uspokoić ludzi zgromadzonych przed pałacem. Zaledwie kilka godzin później stał już na balkonie prezydenckim razem z prezydentem Farelem. Na placu wybuchła niepohamowana radość. Peroniści zwyciężyli z armią i aparatem rządowym. Ich lider był wolny. Perón przejął władzę w kraju. Aby oficjalnie uzyskać społeczny mandat na to stanowisko, zapowiedział wybory prezydenckie. Jego kandydaturę poparła Partia Pracy oraz Kościół Katolicki. Aby zyskać przychylność księży, Juan Perón ożenił się z Ewitą. Jego kontrkandydatem na stanowisko prezydenta był przedstawiciel socjalistów, komunistów oraz konserwatystów José Tamborini. Jego sojusznikiem byli Amerykanie. Chcąc pomóc mu w przejęciu władzy, na kilka dni przed głosowaniem amerykański ambasador w Argentynie ujawnił opracowaną w Departamencie Stanu USA tak zwaną Błękitną Księgę.
Wynikało z niej, że Biały Dom uważa Perona za faszystę. Amerykanie błędnie ocenili sytuację, twierdząc, że Argentyńczycy będą chcieli sojuszu z USA i odrzucą nacjonalistę. Jednak księga, zamiast zaszkodzić Peronowi, pomogła mu uzyskać jeszcze większe poparcie. Już sama nazwa księgi, która w tytule była błękitna, wzbudzała kontrowersje. Jako że błękit i biel to narodowe barwy Argentyny, jej obywatele uznali, że tylko Peron w pełni i niezależnie reprezentuje ich interesy. Poza tym wojskowy odpowiedział na zaczepki ze strony Amerykanów i oskarżył ich o próbę ingerowania w wewnętrzne sprawy jego ojczyzny. W wyborach w 1946 roku Perón zdobył 1 500 000 głosów, czyli ponad 55%. Tym samym oficjalnie został prezydentem Argentyny. Parlament nadał mu stopień generalski. Jedną z jego pierwszych decyzji była zapowiedź realizacji planu pięcioletniego. Program na najbliższe lata skupiał się na kwestiach socjalnych. Znacjonalizowane miały zostać najważniejsze sektory gospodarki. Państwo przejęło kolej, bank centralny oraz służby komunalne i całą flotę handlową. Powstał argentyński Instytut Rozwoju Handlu. Organizacja była odpowiedzialna za sprzedaż za granicę argentyńskich produktów rolnych. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczane były na inwestycje w kraju, a także wykup przedsiębiorstw od kapitału zagranicznego. Perón dbał też o utrzymanie bezpłatnego szkolnictwa. Obniżył też wiek emerytalny aż do 55 roku życia. Reformy Perona początkowo się sprawdzały, kraj się rozwijał. Warto jednak spojrzeć na ten fakt z nieco szerszej perspektywy, ponieważ w latach powojennych José Argentynie zapewniała sytuacja międzynarodowa. Na świecie rosło zapotrzebowanie na produkty spożywcze. Dobra sytuacja gospodarcza sprawiła, że Perón mógł sobie pozwolić na niezależną politykę zagraniczną. Argentyna nie dołączyła do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Nadal utrzymywała kontakty z reżimem generała Franco. Perón oczywiście często krytykował Stany Zjednoczone. Tymczasem mijały kolejne lata, a co się z tym wiąże, również zbliżały się też kolejne wybory prezydenckie. Perón, zgodnie z konstytucją, nie mógł w nich startować, ponieważ piastował tę funkcję już przez 2 kadencje. Jakie znalazł rozwiązanie w takiej sytuacji? Po prostu zmienił konstytucję. Pierwszego maja 1949 roku ustanowiona została nowa konstytucja Argentyny. Od tego momentu Juan Perón mógł zostać prezydentem tyle razy, ile tylko chciał. W ustawie zasadniczej znalazły się też nowe zapisy o prawach pracowników oraz rodzin. Nowe wybory prezydenckie zostały zaplanowane na listopad 1951 roku. Najbardziej zaskakująca z perspektywy zagranicy była zapowiedź, że wiceprezydentem w przypadku zwycięstwa Perona zostanie jego żona Evita. Tymczasem Argentyńczycy byli zachwyceni takim obrotem spraw. Evita była nawet popularniejsza od męża. Zawsze dbała o los najbiedniejszych. Zresztą na jej temat planuje realizację osobnego odcinka serii Po wojnie. Ostatecznie Perón musiał jednak zrezygnować z jej kandydatury. Weto wobec takiego wyboru postawili wojskowi. Juan Perón, choć był popularny, musiał się liczyć z ich zdaniem. Tym bardziej, że jeden z generałów próbował obalić go siłą i zorganizował zamach stanu. Ostatecznie nic z tego jednak nie wyszło. Wojsko w większości mimo wszystko popierało Juana Perona. W wyborach generał zdobył 3 razy więcej głosów niż w 1946 roku. To był szczyt jego politycznej kariery. Kolejna kadencja prezydencka była jednak o wiele trudniejsza, głównie dlatego, że znacznie spadł eksport argentyńskiej żywności za granicę. Zaczęło brakować pieniędzy, podczas gdy kraj stale się rozbudowywał. Najwięcej środków przepadało na opiekę socjalną społeczeństwa. Perón całą winę za pogarszającą się sytuację kraju zrzucał na Stany Zjednoczone oraz na Wielką Brytanię. Argentyńczycy nie wierzyli mu już jednak tak bardzo jak jeszcze kilka lat wcześniej. Również i oni coraz silniej zaczęli odczuwać pogarszającą się sytuację gospodarczą kraju. Ale to nie gospodarka była w tym momencie największym zmartwieniem dla Juana Perona. 26 lipca 1952 roku zmarła jego żona Evita. Miała białaczkę. To był ogromny cios zarówno dla niego, jak i dla całego argentyńskiego społeczeństwa. Argentyńczycy poprosili Watykan, aby Evita ogłoszona została świętą. Papież nie wyraził jednak takiej zgody. Tymczasem dla Juana Perona śmierć najbliższej osoby była politycznym początkiem końca. W
W 1953 roku wobec licznych protestów studenckich Peron zniósł wolność prasy oraz zlikwidował prawo do zrzeszania się. Rok później zalegalizował rozwody oraz prostytucję, co nie spodobało się Kościołowi katolickiemu. Poza tym prezydent zniósł dni wolne od pracy w święta religijne. Podsumowaniem tego rozdźwięku na linii Peron-Kościół były zamieszki, które wybuchły w 1955 roku w Buenos Aires. Zwolennicy Perona podpalili kościoły. Natomiast w odpowiedzi na wydalenie z kraju nuncjusza apostolskiego Watykan obłożył Perona ekskomuniką. Wobec takiego obrotu spraw coraz silniej buntowało się wojsko. Samoloty zbombardowały m.in. prezydencką rezydencję. To był znak, że czas Perona powoli się kończy. Dlatego, aby utrzymać władzę, generał wystąpił w parlamencie zapowiadając większą demokratyzację życia. Wojskowi mieli już dość. Od 8 września 1955 roku przez 5 dni w kraju trwały regularne starcia zwolenników i przeciwników Perona. Wojskową rewoltą dowodził Eduardo Lonardi. Tym razem działania opozycji były udane. Juan Perón 19 września 1955 roku podał się do dymisji. Dwa tygodnie później wyjechał z kraju. Przez pierwszych 5 lat błąkał się po Ameryce Południowej. Mieszkał m.in. w Paragwaju i w Wenezueli. Po 1960 roku zamieszkał w kraju swojego przyjaciela generała Franco. Tymczasem w Argentynie jego zwolennicy byli szykanowani. Część z nich stanęła przed plutonami egzekucyjnymi. Zmieni się to dopiero, gdy pod koniec lat 60. pogarszająca się sytuacja ekonomiczna Argentyny nieco zrewiduje poglądy społeczeństwa oraz wojska na temat Perona. W końcu to za jego czasów Argentyńczykom żyło się lepiej. W 1972 roku Perón na miesiąc wrócił do swojej ojczyzny i namaścił na lidera ugrupowania peronistów Hectora Campore, który w 1973 roku wygrał wybory prezydenckie. 20 czerwca 1973 roku Perón powrócił do Argentyny na stałe. Na lotnisku witały go miliony ludzi. W ich oczach był bohaterem. Wracał w chwale. Campora zrezygnował z urzędu, aby Perón mógł wystartować w nowych, rozpisanych wyborach prezydenckich. Juan Perón zdobył w nich aż 61% głosów. Wiceprezydentem została jego druga żona, była aktorka Maria Martinez. Aby zdobyć przychylność wojskowych, Perón dofinansował armię, zapowiadając budowę argentyńskiej bomby atomowej. Ponownie przeprowadzona została nacjonalizacja przemysłu. Państwo zaczęło kontrolować eksport. Dla Argentyńczyków podwyższył płace oraz wprowadził kolejne rozwiązania socjalne. Jednak ta kadencja nie trwała długo. Po 10 miesiącach Perón zmarł na atak serca. Było to 1 lipca 1974 roku. Władzę w kraju przejęła jego żona, ale to już temat na inny odcinek serii Po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.